tam przystanek mieli i jakaś taka bardzo... Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej w intencji uczestników pielgrzymki pokoju i jedności w Bolszowcach. 14 lipca arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przybył do sanktuarium pokoju i jedności w Bolszowcach. Przed kościołem powitał go przełożony domu franciszkanom konwentualnych ojciec Michał Staszak. Metropolita lwowski poprowadził święto, w którym wzięło udział wielu uczestników tegorocznej pielgrzymki pokoju i pojednania. Ekscelencja rozpoczął swoje kazanie ze słów o pokoju. Stojąc w tym miejscu, cieszę się, że mogę wraz z wami czcić Matkę Bożą w sanktuarium w Bolszowcach. Mój pobyt tutaj interpretuję jako pielgrzymkę pokoju, ponieważ zanoszę do naszej Pani westchnienie milionów ludzi, którym brakuje radości, bezpieczeństwa i normalnego życia. Przechodzę tutaj, aby prosić Bogu Rodzicę, aby swoją matczyną opieką broniła pokrzywdzonych i przybliżyła koniec wojny w Ukrainie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że drzwi do Matki Pokoju i Pojednania są zawsze otwarte. Metropolita wezwał wszystkich obecnych do modlitwy o pokój w Ukrainie, o zakończenie wojny. Módlmy się także za siebie nawzajem, abyśmy byli ludźmi dobroci i pokoju. Razem z Maryją i Józefem budujmy dobro rodziny, kościoła, abyśmy mogli dokończyć bieg naszego życia dobrze i spokojnie, zachowując wiarę i zyskując zbawienie, powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Tegoroczna pielgrzymka, podkreślił metropolita, była szczególną pod względem obecności duchownych. Ich obecność, ich modlitwa i wstawiennictwo dodają duchowej siły i ożywiają grupy pielgrzymów. Bardzo odczuwają duchową opiekę księży, zakonników i sióstr zakonnych, ludzie, którzy wraz z nimi idą. Na tą pielgrzymkę wyruszają głównie ludzie młodzi, którzy często pielgrzymują w swoich intencjach, ale wszystkich łączyła szczególnie w intencji rozpoznania powołania. Lecz szczególnie w tym roku łączyła wszystkich modlitwa o pokój w naszej ojczyźnie, aby do Ukrainy powrócił pokój, zło zostało ukarane i zapanowała sprawiedliwość i dobro.